Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj przed nami bardzo ważny vlog, ponieważ nasz Miki kończy rok. Właściwie urodziny jeszcze przed nami, natomiast dzisiaj zaczynam przygotowania, chcę upiec tort. Taki pomysł na ten tort, co z tego wyjdzie, zobaczymy. Mam nadzieję, że będę mogła być z siebie dumna i mój syn z mamy również. Chcę tutaj w salonie, bo będziemy mieć sporo gości i wszystko robimy u siebie w domu. Chcę zrobić taką girlandę z balonów, już te balony kupiłam, będziemy je dmuchać. Nie wiem, czy zaczniemy dzisiaj, czy jutro ma przyjechać moja siostra i nam po prostu pomóc, bo będzie tego dość sporo. Musimy rozłożyć rogówkę, zmienić w ogóle wygląd salonu, ze względu na to, żeby pomieścić chyba 16 osób, jak dobrze policzyliśmy, więc będzie troszkę gości, jest to najbliższa rodzina. Teraz zabieram się za tort. Słuchajcie, już sobie przygotowałam, wyjęłam z lodówki i masło, i jajka. W ogóle dodałam zdjęcie na Instagramie z tymi jajkami. Wszyscy powiedzieli, o, że kurde, będę torty z tych pomidorów robiła. No i faktycznie te jajka wyglądały jak pomidory. Słuchajcie, kupiłam jeszcze, o Jezus, całą masę lukrów plastycznych, żeby ten tort ładnie obić, żeby on fajnie, wiecie, wyglądał i tak dalej, także mam tego dość sporo. Kupiłam je gotowe, bo nie mam zielonego pojęcia, jak to zrobić. Pewnie byłoby to dla mnie totalnie niewykonalne w tym momencie. Dodatkowo eskalować sobie jeszcze robotę też nie wchodziło w grę. Także zabieram się za robienie biszkopta. Ja mój biszkopt Wam już pokazywałam wcześniej. Tutaj dodaję Wam link do filmu i będę go robiła Tessą, która ostatnio, słuchajcie, jaki smutek, teraz się naprawiło, ale tutaj generalnie, o, odpada mi to całe pokrętło i muszę, wiecie, ją wciskać, żeby, o, żeby to wszystko działało. Śmieję się, że to taka ochrona antykradzieżowa, że jak ktoś przyjdzie, to mi tutaj te synie zarąbie. No szkoda, że się spsuła, ale wiecie, to jest tylko i wyłącznie moja wina, bo przywaliłam, słuchajcie, o szufladę, gdy ją chowałam i porządnie przywaliłam tym właśnie pokrętłem i tam prawdopodobnie się coś ułamało i stąd cały problem. No dobra, śmigać śmiga, a to najważniejsze, zaczynamy, bierzemy się za tort, rozgrzewam piekarnik i robimy biszkopta. Aha, w ogóle w paczkomacie na ostatnią chwilę dotarły mi takie wykrajaki pod liście, bo tort będzie miał takie ala liście i tak dalej. Stwierdziłam, że szybciej będzie, a potrzebuję ich dużo zrobić, jeżeli kupię taki gotową formę. I kupiłam również taką opaskę na tort. Słuchajcie, tortownicę już ją testowałam, temu taka brudna. Ja miałam zwykłą taką, wiecie, tortownicę o jakiejś średnicy, a to możemy sobie, wiecie, zrobić większy tort, całkiem mniejszy, bo chcę zrobić taki tort, wiecie, piętrowy. No, no wzięłam sobie, no jak porąbana, nie? Na głowę, zobaczymy, co z tego mi wyjdzie, nie? Jestem trochę przerażona, natomiast fajna sprawa, bo możemy sobie to właśnie tak wystopniować i tak jak chcemy po prostu zrobić. Ja wezmę, słuchajcie, nie wiem, czy robić taki mniejszy, muszę zawołać mojego męża, niech mi doradzi. Nie wiem, czy robić taki mniejszy ten spód, jeszcze mniejszą górę, bo to będzie chyba najmniejsze, co mogę uzyskać z tej tortownicy. Czy się nie ograniczać i pierdyknąć jak na pułku wojska tort. Zobaczymy, jak nam się to sprawdzi. Jeszcze co? Kupiłam takie, wiecie, te spody pod tort, bo okazało się, że ten górny, który będę miała, też musi mieć swój taki spodzik. No i wydaje mi się, że on musi być, ta górna część tego tortu, chciałabym, żeby była taka, żeby mi ten spód nie wystawał. Wiecie, o co chodzi, więc będę musiała to po prostu chyba dopasować, żeby ten tort mi się na to zmieścił i albo dociąć to, no zobaczymy jeszcze, jak to zrobimy. Dobra, tymczasem robimy biszkopt, robię jeden duży i potem zrobię drugi mniejszy. Mogłabym zrobić wszystko razy półtora, natomiast nie wiem, jakby mi się to upiekło w piekarniku, musiałabym... Nie no, przecież jak to upiekę, jak nie mam, słuchajcie, drugiej tortownicy. Dobra, będę robiła jeden, potem będę grzała drugi raz drugi. I zaczynam się pocić i stresować. Trzymajcie kciuki, aby wyszło to, co mam w głowie, bo bardzo bym chciała się pochwalić cudownym tortem, zrobić sobie zdjęcie i mojemu synowi za jakiś czas pokazywać, patrz, jaki ci mama tort zrobiła na roczek, nie? No. Oh!
teraz mieszam biszkopta, bo wmieszowuję mąkę, ale teraz tak mi się przypomniało, że jest okropnie dużo mitów, jeżeli chodzi o biszkopta. Ja osobiście słyszałam, że na przykład trzeba go mieszać tylko i wyłącznie w jedną stronę, bo inaczej skubany nie wyrośnie. Inni mówią, że trzeba do niego mówić, aby go napowietrzyć. Trzeci mówią, że absolutnie nie można stuknąć w miskę. I jakie wy przesądy odnośnie biszkopta słyszeliście? Bo ja słyszałam ich bardzo dużo. Powiem wam, że ostatniego biszkopta piekłam chyba z 2 lata temu. Nie wiem, przez czas ciąży w ogóle nie miałam ręki do ciast. A potem jak urodziłam, przez ostatni rok, to jakoś prędzej robiliśmy jakieś tam tarty i tak dalej, niż biszkopty. Także to biszkopt po bardzo długiej przerwie u mnie. Mam nadzieję, że wyjdzie. U mnie sprawdza się przesąd, że trzeba mu trochę donazywać. I wtedy jest lepszy. Także mam nadzieję, że chuj wyjdziesz, bo inaczej to się wpie. Mamusia będzie zła. Dobrze. Masę mam. Przekładam ją do tortownicy. Piekarnik się nagrzał. Wkładamy i pieczemy. Ale on nie może widzieć. Odpięło ci się to. O nie, 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 nic mi się nie odpięło. Nie stresuj. Nie. Nie wiem, czy on może widzieć, bo to jest dla niego niespodzianka. Kochanie, na razie to jest po prostu surowe ciasto, nic nie widać. Ale ładne ci wyszło, powiem ci. Nie, brzydkie, brzydkie. Beznadziejnie. Dziękuję. Ja nie wiem, może tak słabo gotować piec. Bez przesady. Miałeś upokarzać biszkopt, nie mnie. Co to ma być w ogóle? No racja, no, chodzi o to. To nie chodzi o kucharkę, tylko chodzi o biszkopta, że ma być brzydki, a nie, że ja. Jeszcze raz spróbuj. Strasznie grudowaty. To jaki jest? No grudowaty taki. Ty jest grudowaty. Nie wiem właśnie. Idzie nie wiem co mówić. Idzie, wszystko sama. Wody nie dajesz? Nie? A po co miałabym wody dać? Do biszkopta się nie daje wody? Nie. Pytam się. Ile czasu? Ja nigdy nie pamiętam. 30 minut. Na środkowej? Tak. Za dużo pytań, za dużo pytań! 35-40 minut. 160-170 stopni. Do suchego patyka. Dobra, to pierwsze to mamy. To tak samo jak z sikaniem. Do suchego patyka. Jeszcze szczepać. I to jest? Żeby patyki do suchego patyka. Okej, okay, pierwszy mam. Będę... A tak. Ile ich będzie? 2. O! To tak powiedziałeś, jakby miał być 7. Dobra, pierwszy będzie. Jeszcze tylko drugi. Upiecz chociaż jednego. Nie potrafię, kochanie. No właśnie, no dlatego właśnie. Ja piekę. No dlatego ty pieczesz. Dobra, ja spróbuję jakiegoś tego gniotka czego? Zrobić. Wykulać, tak? No. Wykulać. No możesz, bo to nie ma znaczenia, kiedy to będzie. Daj mi stolnicę. Tam z tamtej strony stanowisko. Mikołaj, czy jesteśmy w stanie przynieść stolnicę? Sama sobie przyniosę. Wszystko ze sama drogę tu do. Ale mi swędzą plecy. Podrap mnie. Podrap, a Jezus, spadły mi woreczki. Kochanie, podasz mi nożyczki? Mikołaj, czy jesteśmy w stanie mamie podać nożyczki? Ten żart się nigdy nie kończy. No widzę właśnie. To daj mi nóż. Duży, mały? Kochanie, daj mi jakikolwiek nóż, no po prostu potrzebuję to przeciąć. Żadnej filozofii, zero. Ale ty jesteś menda. W czym? W tym, że ci podaję nóż? W tym, że jesteś menda. Co wiesz? Ci mam podać? Cukier puder. A po to ci już cukier puder? No, żeby mi się to nie kleiło do tego. To się cukier puder daje, tak? No na nie mąkę. Jak to z cukru. Gdzie znajdę? By nie używam. No nie używam cukru pudru. Tam jest, w tamtym tym. No szczerze, ja używam cukier pudru, nigdy nie używam cukru pudru. Przecież ja nie używam tego składnika, dlatego zawsze używam. Ja w ogóle ani razu nie pamiętam, kiedy bym używał cukru pudru. Musi mieć taką delikatniejszą trąbę, wtedy wygląda łagodniejszy. Bo jak ma taką grubą trąbę, to jest taki dosyć przerażający. Ja się boję słoni z dużymi, grubymi trąbami. Ja też. Dlatego się tak mnie boisz? Czuję respekt. Mógłbyś mi nie przeszkadzać, kochanie, na chwileczkę. Proszę. Dziękuję. Pierwszy łyk. No musi się nauczyć, no co zrobić, no.
Podasz mi jeszcze ten, podstawkę taką, żebym do lodówki, do zamrażarki mogła to wsadzić? Minęło jakieś 2 godziny. Sama sobie zrobię, bo się spieszę, a on nie można robić dłużej, ten tak. Mamy już twarz. Krzysiu pomógł z twarzą. Martusia jest niezadowolona z tej twarzy, bo miała wyglądać tak. A wygląda tak. I tłów aktualnie wygląda tak. Tłów jest najfajniejszy, świetnie ci to wyszło. Jestem z ciebie dumny. Taki grubiutki. Słuchajcie, rzeźbię i przyszłam się wam pochwalić, jak to wygląda, bo w sumie jak na pierwsze lepienie z plasteliny, gdzie ostatnie było w podstawówce, wydaje mi się, że jest całkiem nieźle. Teraz lepię lwa. Ze słoniem idzie mi trochę gorzej, ale lew sprawia mi zdecydowanie większą przyjemność. Chcę go złożyć, żeby pokazać mojemu mężowi. Jestem ciekawa, co powie. Na razie totalna konspiracja. Cicho sza. Nikomu nic nie mówię, nikomu nic nie pokazuję. Pokażę wam tylko. Mam nadzieję, że to będzie wyglądało fajnie. Nie wiem, jeszcze może jakiegoś misia zrobię ewentualnie. A potem zajmę się liściami. Już do paczkomatu dotarła wytłaczanka jakby do tych liści. Więc sobie po nią podjadę albo Krzyś mi zajedzie. Może Krzyś mi zajedzie, będzie szybciej. O Jezu, za długie to było. A oto mój lew, o którym, o Jezus, co chwila mi spada cukier. Na podłodze mam sam cukier, nie? Zobacz. No. Ja pierdziło. Co, czemu ci wyszedł taki zajebisty teraz? Dlaczego mi mówisz czemu teraz? Bo słoń taki nie wyglądał. Słoń wyglądał biednie i choro i jakby miał co najmniej zaparcie. Bo słoń ma trąbę, trąba jest trudna. Ja nie to ci wyszło mega fajnie. Zabieram się za robienie obiadu, bo nie samym tortem człowiek żyje i mam najostrzejszą cebulę na świecie. O, chyba ją pocięłam już. Bo normalnie jakby cebula była człowiekiem, to nikt by jej nie podskoczył, przysięgam. To byłby największy ten postrach osiedli. Musimy jechać do sklepu, ponieważ wczoraj zapomniałam mascarpone kupić do kremów. Więc wyruszamy jeszcze tyle. Już mam blaty, słuchajcie, wszystko musiałam założyć, żeby mi nie wyschło. Blaty już mam pocięte, podzielone i potem będę robiła krem i będziemy to składać. Będzie na zmianę krem Ferrero Rocher i orzechowy. Wróciliśmy, kupiłam mascarpone i teraz robię pierwszy krem i to jest krem Ferrero Rocher. Sobie tylko wyję tutaj trochę więcej czekolady. Nie ma piękniejszego widoku niż widok czekolady. Nie ma. Przepraszam, nie ma. Chłopaki poszli się kąpać. Ja słuchajcie, mam już tutaj krem zrobiony. Pierwszy. Drugi jest w lodówce, bo miałam trochę za ciepłe orzechy i muszę go trochę jakby, wiecie, złożyć. Stęgnąć. O, to jest to słowo. Ale najpierw sobie już dam pierwszego kremu. Tu mam blaty na mały biszkopt. I tutaj mam ten duży. I ten mały to po prostu powiem wam, że zrobił sobie jaja ze mnie. To jest mój ulubiony krem. On smakuje jak Ferrero Rocher. Naprawdę, dałam teraz mojemu Krzyśkowi spróbować. I powiedział, że identycznie wystarczyłoby zamknąć to w takie kuleczki. Totalnie nie jest fit. W żaden sposób. Po prostu to ma być pyszne. Wypadałoby to zamknąć w takie kuleczki jak jest Ferrero Rocher. I po prostu powiem wam, że idealnie. Ja blaty sobie już nasączyłam wodą z cukrem i cytryną. Mam nadzieję, że wystarczającą ilość tego dałam. Powiem wam, nigdy nie wiem, ile tych kremów mam dawać. Dzisiaj mam wyjątkowo w cholerę tego kremu. Zazwyczaj mam go o wiele, wiele mniej. On się teraz będzie musiał chłodzić, słuchajcie. Jutro z samego rana będę go tynkować. Strasznie dużo roboty z tym tortem. Podziwiam wszystkie osoby, które pieką torty zawodowo. Nie mam pojęcia, jak to robić, jesteście zajebiści. Wow. Cały czas syf. No może to nie wygląda zbyt profesjonalnie. Natomiast ujarzmiam teraz okruszki. A że wolę tym kremem niż maślanym do tynkowania, to mam nadzieję, że nie schrzanię sobie tego. No ale czas pokaże. Dopiero jutro będę tynkowała tym drugim. A ty, kurde, zapomniałam o górze. Te. Tutaj. Nie mam takiej szpatuły, nie mogłam nigdzie kupić, żeby potem sobie fajnie to tym innym kremem zrobić. Więc będzie tak.
Czemu torcie nie może być z każdej strony ładny? Dobra, przodem położę po prostu z innej strony i tyle. O, pyszne. Sporo mi tego kremu zostało. Jakby nie było smaczne, nie był smaczny tort, to wezmę i ten krem sobie zostawię, gdybym miała robić go drugi raz. A jak nie, to zrobię takie desery czekoladowe. Uuuu, piękny. No musiałam powbijać te, bo tak mi jak krzywa wieża w pizie. Co, zjeżdżał? No troszkę. Więc już nie zjeżdża. Czas na sprzątanie tego bajzlu.